Wyobraź sobie łąkę, na środku której znajduje się ogródek w kształcie prostokąta. Na zewnątrz siatki gospodarz przymocował dwie kozy. Jedną u wrogu działki, a drugą w połowie krótszego boku. Każda z kóz jest przywiązana sznurem o długości 10 metrów. Która z nich ma szansę zjeść więcej trawy, zakładając, że łąka jest równomiernie zarośnięta? Dowiesz się z tego filmu. Wyobraź sobie, że to koło to tort. Długość promienia tego koła to 12 cm. Jakie pole ma ten tort? Jak pamiętasz, wzór na pole koła to P równa się pi r kwadrat. Po zastąpieniu r dwunastką i wykonaniu obliczeń otrzymamy 144pi cm kwadratowych. Przetnijmy teraz tort na pół. Jakie otrzymamy teraz pole pi r kwadrat przez 2, czyli 144pi przez 2, co da nam 72 pi cm kwadratowych. Dokonajmy kolejnego podziału. Przetnijmy teraz powstałą połowę koła na dwie równe części, ile wynosi pole ćwiartki pi r2 przez 4? czyli 144pi przez 4 i da nam to 36pi cm kwadratowych. A ile wynosi pole 1 ósmej całego tortu? Dokładnie tak, pi r kwadrat przez 8 czyli 144pi przez 8 i da nam to 18pi cm kwadratowych. Oznaczmy ten kąt jako alfa. Jeżeli mówimy o 1 czwartej czy o 1 ósmej koła, to nie potrzebujemy żadnych specjalnych wzorów. Możemy obliczać pola takich wycinków tak, jak w poprzednich przykładach. Już za chwilę pokażę Ci, jak poradzić sobie z mniej oczywistymi przypadkami. Policzmy pole takiego wycinka. Pierwsza metoda polega na przygotowaniu odpowiedniej proporcji. Obliczyliśmy wcześniej, że pole koła wynosi 144π. Możemy zatem utworzyć następującą proporcję. Dla 144π mamy kąt pełny, czyli 360 stopni. Natomiast dla interesującego nas wycinka mamy kąt 108 stopni. Po wymnożeniu elementów na krzyż, otrzymamy pole wycinka razy 360 stopni znak równości 144pi razy 108 stopni. Po wykonaniu wszystkich obliczeń otrzymamy, że pole tego wycinka wynosi 43,2pi cm2. Druga metoda obliczania pola wycinka koła polega na zastosowaniu takiego wzoru. Pole wycinka równa się pi r kwadrat razy alfa przez 360 stopni. Sprawdźmy, czy na przykład dla ćwiartki tortu otrzymamy identyczny wynik. Wiemy, że promień tego koła to 12 cm, a ten kąt środkowy ma 90 stopni. Podstawmy te dane do wzoru. Otrzymamy pole wycinka równa się pi razy 12 kwadrat razy 90 stopni przez 360 stopni. Da nam to ostatecznie 36 pi cm kwadratowych. Jak widzisz, otrzymane wyniki są identyczne. Spójrzmy na takie zadanie. Oblicz pola kolorowych wycinków. Będziemy korzystali ze wzoru na pole wycinka. Co będzie nam potrzebne do obliczenia tych pól? Promień oraz miara kąta środkowego. Widzimy, że w pierwszym przypadku średnica ma 4 cm. Zatem promień musi mieć 2 cm. Miara kąta środkowego opartego na tym łuku to 30 stopni. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie obliczyć pole niebieskiego wycinka. Podstawiając te dane do wzoru, otrzymamy pole wycinka pierwszego znak równości pi razy 2 do kwadratu razy 30 stopni przez 360 stopni da nam to 4π razy 1/12 po wymnożeniu otrzymamy 4/12π po skróceniu tego ułamka możemy zapisać, że pole wycinka pierwszego to 1/3π pi centymetrów kwadratowych. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie obliczyć pole drugiego wycinka. Wiemy, że promień w tym przypadku ma 3 centymetry. Jednak tym razem nie znamy miary kąta środkowego opartego na tym łuku. Ale bez problemu obliczymy ją sami. Widzimy, że ten kąt ma 240 stopni. To ile brakuje do kąta pełnego? Masz rację, brakuje 120 stopni. Możemy zatem stwierdzić, że miara kąta środkowego opartego na tym łuku ma 120 stopni. Podstawmy te wartości do wzoru. Otrzymamy. Pole wycinka drugiego równa się pi razy 3 do kwadratu razy 120 stopni przez 360 stopni. Po wykonaniu obliczeń otrzymamy 3 pi cm kwadratowych. Zmierzmy się teraz z takim zadaniem. Pokrojono okrągłą pizzę na 9 równych kawałków. Jaką średnicę ma ta pizza? Jeśli wiadomo, że pole jednego kawałka to 25pi cm2. Jeśli krawędzie każdego z kawałków pizzy potraktujemy jako łuk danego wycinka koła, to jaką miarę mają kąty środkowe oparte na tych łukach? Skoro wszystkie kawałki są równe, to także te kąty muszą mieć równe miary. Chcąc teraz obliczyć miarę kąta alfa, Musimy 360 stopni podzielić przez liczbę kawałków, czyli przez 9. Otrzymamy wtedy, że alfa to 40 stopni. Wyświetlmy sobie wzór na pole wycinka. Podstawmy teraz odpowiednie wartości. Wiemy, że pole każdego z kawałków pizzy to 25pi. Wiemy także, że miara kąta alfa to 40 stopni. Podzielmy obie strony równania przez takie wyrażenie. Dzięki temu otrzymamy 25 razy 360 stopni przez 40 stopni równa się r2. Po wykonaniu kolejnych obliczeń otrzymamy, że r2 to 225. Możemy w takim przypadku wyróżnić dwa rozwiązania. R1 równe 15 lub r2 równe minus 15. Ale jak wiemy, promień nie może być ujemny. Zatem wiemy, że R2 nie należy do naszej dziedziny. Natomiast nie pytano nas tutaj o promień, ale o średnicę pizzy. Musimy zatem otrzymany promień pomnożyć razy 2. Otrzymamy w ten sposób, że średnica naszej pizzy wynosi 30 cm. W ramach treningu zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie obliczyć to samo zadanie za pomocą proporcji. Skoro pole jednego kawałka to 25π, to chcąc obliczyć pole 9 kawałków, musimy 25π pomnożyć przez 9. Otrzymamy w ten sposób 225π. Jak pamiętamy, wzór na pole koła to πr. Za pole podstawiamy 225π, podzielmy stronami przez π, otrzymamy w ten sposób r równa się 225. Ponownie mamy dwa rozwiązania, z których jedno musimy odrzucić. Pamiętamy, że pytano nas o średnicę i jak widzisz, druga metoda dała nam ten sam wynik co pierwsza metoda. I na koniec wróćmy do zadania ze samego początku filmu. Wyobraź sobie łąkę, na środku której znajduje się ogródek w kształcie prostokąta o wymiarach 10 m na 20 m, otoczony siatką. Na zewnątrz siatki gospodarz przymocował dwie kozy. Jedną u wrogu działki, a drugą w połowie krótszego boku. Każda z kóz jest przywiązana sznurem o długości 10 metrów. Która z nich ma szansę zjeść więcej trawy zakładając, że łąka jest równomiernie zarośnięta? Gdyby nie ogrodzenie to obie kozy miałyby do dyspozycji taki sam obszar. Wnętrze koła o promieniu 10. Niestety, z uwagi na płot, nie dadzą rady wejść wszędzie wewnątrz tych kół. Sprawdzimy teraz, jaki tak naprawdę obszar obie kozy mają do dyspozycji. Zacznijmy od drugiej kozy. Czy dała ona radę dojść, na przykład tutaj? Zobaczmy, jaką trasę musiałaby pokonać. Czy wystarczy w tym przypadku sznurka? Zobaczmy. Aby dojść do rogu działki, zużywamy 5 metrów. Ile nam zostaje? Drugie 5 metrów. Czy ten odcinek ma 5 metrów? Nie, jest wyraźnie dłuższy od tego, który pokonaliśmy wzdłuż krótszego boku działki. Co się tutaj w takim razie stanie? Można sobie wyobrazić, że na rogu płotu sznurek się zaczepia. Wtedy zmienia się punkt zaczepienia kozy. Za rogiem działki koza zachowuje się, jakby była uwiązana w innym miejscu na sznurku innej długości. Może się ona teraz poruszać w środku koła o promieniu 5 metrów. Oczywiście, znowu nie możemy wejść do środka działki. Analogiczna sytuacja jest w drugim rogu działki. Oczywiście, aby pójść w niektóre miejsca, koza nie musi mijać rogu działki. Po dolnym półkolu może się poruszać bez problemu. Podsumowując, Mamy dwie ćwiartki kół o promieniu 5 i jedno półkole o promieniu 10. Spróbuj teraz ustalić samodzielnie, gdzie może poruszać się pierwsza koza. Okazuje się, że nie da rady tylko wejść do części koła znajdującej się wewnątrz ogródka. Dzieje się tak dlatego, że nie mija ona żadnego rogu działki. Zwróć uwagę, że te dwa obszary są identyczne. Nie będziemy brali ich pod uwagę przy dalszych rozważaniach. Wykluczmy także obszary, do których kozy nie będą miały dostępu. O tym, gdzie koza wiącej trawy, zdecyduje różnica w polach tych wycinków. Zacznijmy od obliczenia tego pola, po którym może poruszać się pierwsza koza. Widzimy, że oprócz pominiętego półkola jest to 1 czwarta koła o promieniu 10 metrów. Czyli pole tego obszaru obliczymy dzieląc pole całego koła przez 4. Mamy zatem pi r kwadrat przez 4. Po podstawieniu za r 10 otrzymamy pi razy 10 kwadrat przez 4. Da nam to 25 pi metrów kwadratowych. Spróbuj teraz samodzielnie wykonać obliczenia dla drugiej kozy. Znowu uwzględniamy tylko część obszaru niepokrytą przez duże półkole. Ten fragment stanowi 1 czwartą koła o promieniu 5 m, prawda? Ten fragment również stanowi 1 czwartą koła o promieniu 5 m. Oznacza to, że te dwa fragmenty stanowią razem połowę koła o promieniu 5 metrów. Obliczmy łączne pole tych dwóch fragmentów. Otrzymamy pi r kwadrat przez 2. Tym razem za r podstawiamy 5. Mamy pi razy 5 do kwadratu przez 2. Da nam to 12,5 pi metrów kwadratowych. 25 pi jest większe od 12,5 pi. Możemy zatem stwierdzić, że koza, która jest przywiązana sznurem w rogu działki, ma szansę zjeść więcej trawy. Oczywiście nie możemy zapomnieć o odpowiedzi. Może ona brzmieć na przykład tak. Pierwsza koza ma szansę zjeść więcej trawy. Aby obliczyć pole wycinka koła, potrzebujesz długości promienia oraz kąta środkowego określającego ten wycinek. Zachęcam Cię do zapoznania się z naszymi pozostałymi materiałami, które znajdziesz na stronie pistacja.tv